twierdzę Modlin. Czekamy na spotkanie z pewnym panem. 22 sierpień, dzień powrotu do domu. Oczywiście, żeby nie było, że kłamię. Jest. Logo jest. Jestem oczywiście w swoim FSO Pulleccaro. Witam, tu FSO Pulleccaro. Film podsumowujący. W tym miejscu stał samochód. Informacja polonezem GLI po Polsce. Stoi tutaj. Podsumowanie. Łączny koszt podróży polonezem GLI po Polsce to 8543,58 zł. Ile wyniosło mnie paliwo, cały koszt? Jest to, jak dla tego samochodu, 995,81 zł. Przebieg przed podróżą pojazdu to 311 356 km. 311 356 km. Przebieg po podróży, łączny przebieg to 315 484. Przebieg aktualny, gdyż na następny dzień ja wróciłem 22 sierpnia, 24 jest dzisiaj, sobota, dzień nagrywania tego filmu. Przebieg aktualny 315 521. Spisany przebieg przed momentem nagrywania. Spalił paliwa LPG 223,98 L po przecinku. Jakie dasz mu naklejki? Moje logo z napisem FSO Pulleccaro. Tutaj, gdy już rozmawiałem 5 minut dosłownie z panem Robertem z kanału Muzeum Skarb Narodu, przyjechał człowiek, wyjeżdżał z muzeum, pytał się, czy to samochód. Powiedziałem, że ja dostałem taką naklejkę z lotową z maja tego roku, do którą nie dojechałem niestety, bo pasek mi walnął. Spalanie paliwa LPG na 100 km. Jest to bardzo dużo dla kogoś, nie dla mnie. 10 do 11 litrów na 100. Spalanie gazu. Zainteresowanie ludzi tym samochodem. Rozmowa z jednym Czechem. Jest to pierwsza osoba, która zainteresowała się nim. Rozmowa, nie będę się wdawał w dyskusję z Czechem, ile rozmawialiśmy i o czym. 40 minut rozmowy. 8 Polaków, w tym jedna kobieta ze Szczecina. 4 Słowaków pytało o ten samochód podczas mojego odpoczynku w hotelu w Gdyni.
Tutaj są naklejki. Samochód będzie szykowany do muzeum. Awarie, jakie miał, nie ukrywam. Kostka stacyjki. Zajęło to parę godzin. W Katowicach oczywiście. Po zwiedzaniu oczywiście tej papugarni Carmen została usunięta oraz jest dowód. Następne filmy, następne. Jesteśmy już tutaj w domu. Doposażenie go przed oddaniem do Muzeum Skarb Narodu. Tak ustaliliśmy ja z panem Robertem i jego ekipą, która nagrywa jego filmy. To naklejki FSO Pol de Caro, YouTube, Instagram, TikTok, Facebook. Mapa Polski zwiedzonych miejsc. Być może będzie tu gdzieś na tylnej szybie lub prawdopodobnie na masce. Tu. Oddanie poloneza do Muzeum Skarb Narodu już na dniach. Prawie że na dniach, za tydzień, za dwa, za trzy, jak już będzie mieć porobione takie rzeczy, jak już dzisiaj zobaczyłem, że tu się sypie, widać nawet, te rzeczy będą zrobione przed oddaniem go. Oraz jeżeli chcesz, widzu, osoba oglądająca to, taką naklejkę, no oczywiście nie taką, bo dzisiaj nakleiłem te naklejki, kończyłem go robić. Także chcesz te naklejki, możesz do mnie napisać. Chcę taką naklejkę, a ja zobaczę, czy będę w stanie. Czy będę w stanie nagrać oraz wysłać to jednocześnie do osoby, która chce te naklejki. No niestety muszę sprzęgło się bardziej podregulować. To tyle. Cały koszt łączny, wydatki, niewydatki nagrałem, a ja jadę już do domu. Sprawdzić szczegóły oraz szykować go do kościoła jutro na niedzielę, gdyż mam niespodziankę dla księdza. Na razie, cześć. Do zobaczenia.